Dyrektor Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk oraz dr Katarzyna Skrzyńska zapraszają do obejrzenia referatu z trzecich mazowieckich spotkań archeologicznych poświęconych archeologii i historii żydowskiego Mazowsza. Witam Państwa. Więc krótkie wprowadzenie historyczne. Cmentarz Węgrów jest niewielkim miasteczkiem w północno-wschodniej części województwa mazowieckiego. Był zawsze właściwie miastem prywatnym. Należał najpierw do rodziny węgrowskich, czyli Uchrowskich, Kostewiczów, Radziwiłłów. A rozkwitowi miasta sprzyjało położenie na skrzyżowaniu ważnych traktów handlowych. Kolejni właściciele miasta sprowadzali do Węgrowa osadników z różnych części Europy. Między innymi sprowadzono tutaj liczne grupy protestantów, w związku z tym Węgrów stał się w pewnym momencie liczącym się ośrodkiem reformacji. W 1650 roku Bogusław Radziwiłł, ówczesny właściciel miasta, nadał miastu specjalny przywilej dla cudzoziemców. Sprowadził między innymi wówczas kolonistów szkockich, a w mieście funkcjonowały wówczas trzy dzielnice: Stare Miasto, Nowe Miasto oraz dzielnica ruska i żydowska. W 1664 roku Radziwiłł sprzedał Węgrów katolikowi Janowi Kazimierzowi Krasińskiemu i to zaczęło powolny upadek miasta, dlatego że zaczęły się prześladowania protestantów. W 1782 roku właścicielami miasta byli Ossolińscy, po nich przez krótki czas Stanisław Klicki, a na koniec od drugiej połowy XIX wieku aż do końca była właścicielami rodzina Łubieńskich. Przyjmuje się, że powstanie w Węgrowie gminy żydowskiej przypada na przełom XVI i XVII wieku. W 1621 roku Żydzi posiadali już zorganizowaną dzielnicę w południowej części miasta przy ulicach Żydowskiej i Koziej. Istniała wówczas synagoga, szkoła i jatki, ale już pod koniec XVII wieku wybudowano drugą synagogę i kolejną szkołę, co miało związek pośredni z wymianą ludności protestanckiej na ludność żydowską. W przywileju miejskim z 1665 roku Krasiński, który przypominam, od którego przejęcia miasta zaczęły się prześladowania ludności protestanckiej, potwierdził wszystkie prawa Żydów i zezwolił im na osiadlanie się i prowadzenie własnej działalności. W 1827 roku, przepraszam, że tak skaczę, ale chcę skrócić historię Węgrowa, w mieście mieszkało prawie 1500 Żydów. A już w połowie XIX wieku liczba Żydów przekraczała 62% ogółu ludności. Z czasów Królestwa Kongresowego pochodzi projekt Komisji Województwa Podlaskiego odosobienia Żydów w Węgrowie. To jest tamta mapa, nigdy nie zrealizowane. To miało być przebudowa tej części miasta z wyznaczeniem siatki ulic pod zabudowę dla ludności żydowskiej. Tutejsza gmina założyła własny cmentarz już na początku prawdopodobnie XVII wieku. Kirkut zlokalizowany był w południowo-zachodniej części miasta przy drodze ku rzece Liw w obrębie obecnych ulic Bohaterów Warszawy, Przemysłowej i Berka Joselewicza. Znajdowali tu prawdopodobnie miejsce spoczynku jeszcze warszawscy Żydzi do momentu powstania cmentarza na Brudnie. Lokalizację nekropolii i przybliżoną jej wielkość przedstawia mapa kwatermistrzowska z 1840 roku, gdzie teren cmentarza zaznaczony jest czerwonym kolorem i oznaczeniem mogiły żydowskie. W roku 1834 gmina żydowska postanowiła zbudować ogrodzenie cmentarza z kamieni polnych i cegły, co nie znalazło jednak poparcia członków gminy i ostatecznie cmentarz ogrodzono tylko drewnianym płotem. Z okresu międzywojennego pochodzą fotografie nagrobków znajdujących się na terenie nekropolii. Są to macewy wykonane prawdopodobnie z piaskowca, dość bogato zdobione. Zapewne to zdjęcie przedstawia fragment cmentarza nieco bogatszej ludności. Według opracowanego przez Ratajskiego planu miasta Węgrowa w okresie międzywojennym cmentarz żydowski w Węgrowie zajmował około 5,5 hektara, więc był jednym z większych cmentarzy w ogóle na Mazowszu.
Cmentarz funkcjonował do czasów okupacji niemieckiej. Został zniszczony właściwie w 1942 roku, chociaż jeszcze w 1944 roku wiemy, że były tam pochówki ludności żydowskiej zamordowanej przez hitlerowców. Po wojnie teren Kirkuto został przeznaczony, jak wiele innych cmentarzy żydowskich, pod zabudowę. W tym przypadku była to zabudowa przemysłowa. W tej części miasta znajdują się liczne zakłady przemysłowe i produkcyjne, i to był jakby poniekąd powód przeprowadzenia przez nas sondażowych badań archeologicznych w 2012 roku, ponieważ jeden z zakładów chciał poszerzyć działalność i wybudować halę na terenie przyległym. Część zaznaczona tutaj na czerwono jest częścią w posiadaniu w tej chwili gminy żydowskiej, przy czym jest to tylko niewielka część cmentarza tak naprawdę, dlatego że prawdopodobnie, tak jak w skrótowej formie chciałem przedstawić w historii, ten cmentarz obejmował znacznie większy obszar. W każdym razie nasze badania pod stałą kuratelą oczywiście Komisji do Spraw Cmentarzy, Rabinicznej Komisji do Spraw Cmentarzy i obecności fizycznej przedstawiciela tej komisji w momencie odkrycia pochówków zajął... Mogę. A, jeszcze współcześnie na terenie należącym do gminy żydowskiej jest zorganizowane takie lapidarium z pomnikiem upamiętniającym ludność żydowską z terenu Węgrowa. Najstarsza macewa, których jest tutaj zgromadzonych w lapidarium około 400, pochodzi z 1789 roku. Jako że pierwotne granice, jak podkreślałem, tego Kirkutu nie są czytelne w rzeczywistości, w rzeczywistym planie miasta, wiemy mniej więcej, znamy mniej więcej zasięg na podstawie map, które zostały pokazane, pojawiła się konieczność zweryfikowania, czy teren przyległy do terenu odzyskanego przez gminę żydowską zawiera pochówki, czy jest fragmentem cmentarza historycznego, czy nie. Planowaliśmy założyć 7 wykopów, otworzyliśmy 3 i te 3 wykopy już wystarczyły w zupełności, żeby potwierdzić, że cały ten teren jest terenem cmentarza. W związku z odkryciem szczątków ludzkich zostały prace wstrzymane i po wykonaniu dokumentacji wykopy zostały zasypane. W każdym razie w 3 przebadanych wykopach o łącznej powierzchni nieco ponad 100 metrów kwadratowych, a więc minimalny wycinek powierzchni cmentarza, który przypominam obejmował w szczycie rozwoju 5,5 hektara, odsłoniliśmy 50 wkopów grobowych w różnym stanie zachowania. W jednym wykopie było 19. W tym wykopie takim w kształcie litery T, tutaj zaznaczone na zielono wykop D i F, było ich w sumie 31. Wszystkie wkopy grobowe, zgodnie z zasadami chowania zmarłych w religii żydowskiej, były ułożone mniej więcej na linii wschód-zachód, z głową w kierunku zachodnim, twarzą w kierunku wschodnim. Kilka wkopów grobowych było, odchylało się od tej linii. Tutaj niektórzy interpretują tego typu wkopy jako inną fazę chronologiczną użytkowania cmentarza. Ja bym się skłaniał tutaj do artykułu opublikowanego, co prawda nie do wyjaśnienia tego fenomenu, według badań Amira Gorzalczanego z Izraela, który co prawda nie badał cmentarzy żydowskich oczywiście, a cmentarze muzułmańskie na terenie Izraela, i stwierdził, że tego typu odchylenia, zresztą widoczne tutaj w sposób tak rozwijający się wachlarzowo, są związane prawdopodobnie po prostu z porą roku następowania pochówku, ponieważ zachód wyznaczano wyłącznie miejscem zachodu słońca, a jak wiadomo w naszych szerokościach geograficznych ta różnica, gdzie słońce zachodzi, może być dosyć duża. W kilku przypadkach jamy grobowe zostały odsłonięte na tyle, że można było stwierdzić, że znowu zgodnie z regulacjami prawa żydowskiego dotyczącego pochówków, szkielet, zwłoki były układane w pozycji wyprostowanej na plecach z rękami wzdłuż tułowia. Wszystkie jamy grobowe miały bardzo czytelny obrys, były ułożone w rzędy, nie zachodziły na siebie i były stosunkowo płytko w stosunku do oryginalnej powierzchni gruntu, co też mieści się w ramach wyjaśnień związanych z prawem żydowskim, to znaczy, że groby mają być zasypane
na dosyć niedużą, mogą być na dosyć niedużej głębokości, do 6-8 szerokości dłoni, czyli powiedzmy koło metra głębokości wystarczy, żeby stworzyć taki pochówek. Jamy grobowe, tak jak powiedziałem, były w czytelnych rzędach. Fragmenty szkieletów, które zostały odsłonięte w trakcie czyszczenia, pozwoliły na przeprowadzenie bardzo wstępnej analizy antropologicznej. Ja jestem bioarcheologiem, w związku z czym nie musiałem sobie pozwolić na tego typu obserwacje. I się okazało, że w wykopie najbardziej skrajnym pochowane były właściwie same kobiety i dzieci. Natomiast w wykopie tym w kształcie litery T pochowani byli wyłącznie mężczyźni. Oczywiście na tyle udało się stwierdzić. Wiele grobów ma ślady desek drewnianych użytych albo w formie obstawy, albo są to pozostałości trumien. Wszystkie wkopy grobowe właściwie były pojedyncze, w sensie jeden osobnik w jednym wkopie grobowym, oprócz pochówku 31, przepraszam, oprócz jednego z pochówków, gdzie w dolnej części jamy grobowej, w części wschodniej znajdowała się czaszka, odsłonięliśmy czaszkę dziecka, w związku z czym był to jeden z nielicznych przypadków, bo judaizm bardzo silnie wskazuje na to, że w jednym grobie ma spoczywać jedna osoba, ale wiemy, że w diasporze zdarzały się tego typu groby i z Polski też znamy tego typu przypadki, gdzie znajdowały się dwa osobniki, że tak powiem, dwóch zmarłych w jednym grobie i zwykle jest to kobieta i małe dziecko. Z dużym prawdopodobieństwem można oczywiście stwierdzić, że to, co myśmy zdołali odsłonić w ramach naszych badań, jest bardzo niewielkim wycinkiem cmentarza i prawdopodobnie trafiliśmy dokładnie w środek tego cmentarza. W związku z czym nie jesteśmy pewni co do jego całkowitego zasięgu, ale oczywiście nasze badania wykluczyły możliwość użytkowania tego terenu pod jakąkolwiek inwestycję przemysłową czy jakąkolwiek inną. Jak już powiedziałem, odmienne orientacje można wytłumaczyć w różny sposób. Wszystkie elementy, o których powiedziałem, bardzo ładnie wpisują się w zasady opisane między innymi w traktacie Joredea dotyczące pochówków, w związku z czym nawet gdyby ktoś miał jakikolwiek powód, żeby poddawać wątpliwość, że był to cmentarz żydowski, wszystkie wyznaczniki archeologiczne, które można uzyskać na podstawie czytania prawa żydowskiego dotyczącego pochówków, sprawdziły się w tym przypadku bardzo mocno. Dodatkowo jeszcze zaobserwowaliśmy zwyczaj, który nie jest obowiązkowy na wszystkich cmentarzach żydowskich, ale na cmentarzach związanych z ruchem hasyckim był dosyć mocno przestrzegany, to znaczy podział cmentarza na pochówki dla kobiet i dzieci oraz dla mężczyzn, co w przypadku Brudna zostało poparte dwoma dowodami, analizą antropologiczną i faktem, że na wszystkich fragmentach macew, które się zachowały, był używany wyłącznie rodzaj żeński, więc były to macewy na pewno kobiet. W przypadku Węgrowa, no ta moja fragmentaryczna, mocno analiza antropologiczna wskazywała na to samo. Jedynym elementem, który był bardzo dziwny w przypadku naszych badań na cmentarzu w Węgrowie, był grób numer 31, gdzie oprócz szkieletu dorosłego mężczyzny, obok jego głowy znaleziono dwa zęby bydlęce. Akurat był obecny na miejscu przedstawiciel komisji rabinicznej, który zasugerował, że być może był to grób szocheta, czyli osoby dokonującej ryturalnego uboju i że w ten sposób, w jakiś sposób podkreślono zróżnicowanie tego grobu, ponieważ zarówno na cmentarzu brudnowskim, jak i na cmentarzu węgrowskim, być może z powodu, że nie odsłanialiśmy całości pochówków w formie szkieletów, żeby nie eksponować szkieletów, żeby nie naruszać spokoju zmarłych, nie znaleźliśmy żadnego wyposażenia, aczkolwiek to znowu jest bardzo mocno potwierdzone w tradycji żydowskiej, gdzie ciało przed złożeniem do grobu musi być pozbawione wszelkiego rodzaju biżuterii, zdjęta biżuteria, ubranie ma być w formie całunu pogrzebowego i może być złożone do ziemi bez trumny i bez obstawy drewnianej.
Nasze badania wpisują się bardzo dobrze w te badania, które no, częściowo były przedstawione tutaj, a z cmentarzy żydowskich, które zostały przebadane na terenie Polski, no, potwierdzają wszystkie obserwacje i potwierdzają przestrzeganie w większości przypadków tradycji żydowskiej na cmentarzach w diasporze również. Dziękuję bardzo.